Jubilejna Nagroda Sukowia wręczana jest od 2010 roku. Przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, za działalność gospodarczą, w dziedzinie gospodarki i edukacji. W sposób szczególny wyróżnia się również osobę bądź instytucję, która w znaczący sposób wspiera rozwój gminy Żukowo w różnych dziedzinach. Państwo w istocie podczas dzisiejszego spotkania honorujecie wiele osób stąd. Znacie pewno takie powiedzenie, być prorokiem we własnym kraju. To jest często najwyższa forma uznania przez lokalną wspólnotę, przez ludzi stąd, innego człowieka, który jest stąd. W tym roku kapitułę oceniającą nadesłane wyniki tworzyli Aleksandra Rogalewska, Justyna Bejer-Rosener, Andrzej Karczewski, Tyberiusz Treder, Albin Bychowski oraz Jan Żółtowski. W tym roku rzeczywiście mieliśmy dużo zgłoszeń, znaczy podjęliśmy też taką szeroką akcję informacyjną. Informacje o tym, że jest taka nagroda, wysyłaliśmy do szkół, do dyrektorów szkół, do sołtysów, do przedstawicieli przeróżnych organizacji pozarządowych. No i to poskutkowało właśnie tym, że ponad 45 kandydatur, bo samych wniosków było więcej, dlatego że na niektóre osoby złożono więcej niż jeden wniosek. Były to wnioski składane zarówno przez takie osoby fizyczne, które po prostu dostrzegają, że może właśnie ktoś działający w lokalnym środowisku zasługuje na nagrodę, ale także przez instytucje, czyli właśnie na przykład przez szkoły, czy przez te organizacje pozarządowe. W naszej gminie mamy niemal 100 organizacji pozarządowych. Mamy około 5 tysięcy firm, od tych najmniejszych jednoosobowych, poprzez firmy, które można nazwać wielkimi, które zatrudniają setki osób, które mają osiągnięcia na skalę krajową, a myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że liczą się w Europie. Udało się wypracować konsensus i tak wśród tegorocznych laureatów Gminnej Nagrody Sułkowia znaleźli się. W kategorii kultura dyplomowany nauczyciel muzyki, kompozytor, dyrygent, autor wielu tekstów Witold Treder. Jak swoje życie mierzę czasem 10, 10, 10, 10, to już jest 70, a zatem to pewnie pewna duża taka satysfakcja. Idzie potem też ta satysfakcja w sakrum, kiedy prowadzę chór Harmonia, który istnieje 95 lat, już miał niedawno jubileum, to wtedy tam było radością, że i oni otrzymywali jakieś nagrody. Ale jeśli to jest tak indywidualnie, aha, nie tylko innym pomagałeś wzrastać, ale jeszcze dla ciebie coś jest. W kategorii sport wśród nominowanych nagrodę otrzymał Jan Górski, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej oraz inicjator wielu imprez sportowych. Kultura faktycznie łączy się ze sportem. Tak pan trener powiedział, że trzeba się wyciszyć, trzeba do czegoś dojść, to tak samo jest nam potrzebny sport w życiu codziennym, bo przez sport, to znaczy naszą wytrzymałość, krzewienia kultury, odmładzamy się, cieszymy się z tego. Kolejna statuetka, tym razem w kategorii inicjatywy społeczne, powędrowała w ręce prezesa Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Żukowie, Zygfryda Pituły. Byłem zaskoczony tą nagrodą i z wielką satysfakcją i wzruszeniem przyjąłem taką nagrodę. Pełniłem różne funkcje. Przez kilka lat byłem sekretarzem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie. Od początku jestem jej członkiem. Później przez 20 lat pełniłem obowiązki komendanta gminnego, czyli wzrosły potrzeby, no i moje zaangażowanie. W kolejnej kategorii gospodarka nagroda przypadła dla działającej od 25 lat spółki Terma. Przedsiębiorcy muszą współpracować z władzami, w szczególności z tymi władzami lokalnymi. Tylko wtedy, kiedy ta współpraca będzie w jakiś sposób harmonijna, będzie ona skutkować czy działać na korzyść lokalnej społeczności, na korzyść gminy. Można powiedzieć, że no już od jakiegoś czasu ta współpraca tutaj na terenie gminy Żukowo, gdyż jesteśmy firmą z tego obszaru, idzie w dobrym kierunku.
Janina Kozyra z kolei statuetkę Sukowi odebrała w kategorii Edukacja za wielkie zaangażowanie w działania proekologiczne i prozdrowotne. Oczywiście sukcesy inspirują, dają naprawdę pole do popisu, także uczniowie dają nam wiele, wiele satysfakcji w naszej pracy i to właśnie ich praca często bardzo nas jakby inspiruje. Może taka myśl przewodnia, od siebie trzeba dużo chcieć, by ludziom dać jak najwięcej. Nagrodę honorową mecenasa otrzymał Serge Boska, który w sposób istotny przyczynił się do walki drużyny piłki ręcznej GKS Żukowo o pierwszą ligę. W imieniu laureata nagrodę odebrał jego syn. Chciałbym właśnie podziękować wszystkim i pogratulować wszystkim nominowanym w imieniu taty i dziękuję. W ostatnim roku. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie, burmistrz wśród zgłoszonych kandydatur może przyznać nagrodę specjalną. W tym roku Wojciech Kankowski postanowił nagrodzić marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Strucha. Pan burmistrz w jednym zdaniu wydobył w zasadzie sens tego projektu. Że tu nie tylko chodzi o połączenia komunikacyjne, ale w istocie o budowę korytarza rozwojowego. Dzisiaj już nie ma takich powodów, dla których mieszkańcy gmin powiatu kartuskiego musieliby zamieszkiwać akademiki Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego, mogą codziennie dojeżdżać do pracy. Mogą codziennie dojeżdżać do szkół, do uczelni wyższych. Dzisiaj możecie być odbiorcami kultury wysokiej, której się nie da umieścić w każdej gminie naszego województwa. Druga nagroda specjalna powędrowała w ręce posła Stanisława Lamczyka. Kolej metropolitalna, inwestycja XXI wieku. Jak właśnie pan marszałek podejmował zarządem decyzję w Gdańsku o budowie kolei metropolitalnej, to my w Warszawie musieliśmy prawo dostosować. Oczywiście specustawa, zmiana prawa, bo trzeba powiedzieć, że Pomorze, Urząd Marszałkowski właśnie po raz pierwszy budował samorząd kolei w Polsce. Ja w 2006 roku byłem przewodniczącym Rady Miejskiej. Ówczesny burmistrz, pan Albin Bychowski, zorganizował wspólnie, jakby po prośbie pana posła, taką konferencję, która jakby zainicjowała ten temat. No i oczywiście też trudno byłoby nie zauważyć w tym momencie tak ważnym, czyli uruchomienia tej kolei, roli pana posła. To też uczyniłem z ogromną radością. Wspaniałym muzycznym akcentem na zakończenie tegorocznej gali wręczenia gminnej nagrody Sułkowia był występ zespołu Jan Konop Big Band. Zespół, mimo że w kameralnym składzie, ujął publiczność swoimi jazzowymi rytmami. Skylark, have you anything to say to me? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow? The mist, where someone's waiting to be kissed. So, skylark, have you seen a valley green with spring? But my heart can go a journeying over the shadows and the rain to a blossom covered lane. And in your lonely flight, haven't you heard? Wonderful music, fade as a will-o'-the-wisp, crazy as a moon, sad as a gypsy, serenade in the moon. Oh, skylark, have you seen a valley green with spring? But my heart can't go a journey. So if you see them anywhere, won't you leave?
serenade in the moon. Oh, skylark, I don't know if you can find these things, but my heart can't go journeying. So if you see them anywhere, won't you leave me there? Dziękuję bardzo.